Zasada kontynuacji działania wprowadza domniemanie, że jednostka gospodarcza będzie w dającej się przewidzieć przyszłości kontynuowała swą działalność w niezmienionym istotnie zakresie. W związku z tym informacje wynikające z rachunkowości, szczególnie zaś sprawozdania finansowe, powinny pozwalać na oszacowanie powodzenia kontynuowanych działań. Zasada kontynuacji działalności obok zasady memoriału należy do podstawowych założeń koncepcyjnych międzynarodowych standardów rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządza się zwykle w oparciu o założenie, że jednostka jest w stanie kontynuować działalność i będzie ją kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości. Przyjmuje się w związku z tym, że jednostka nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyć jej zakresu. Jeżeli zamierza lub musi to zrobić, sprawozdanie finansowe może podlegać sporządzeniu według innych zasad, zaś zasady te się ujawnia. Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości zaktualizował w 1997 roku treść MSR1, prezentacja sprawozdań finansowych. Który to standard stosuje się do sporządzania sprawozdań finansowych zamykających rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1998 roku i później. Istotnym elementem MSR1 jest wyraźne wskazanie celu sprawozdania finansowego i zasad rachunkowości istotnych dla jego rzetelności. Celem tym jest dostarczenie szerokiemu kręgowi użytkowników podejmujących decyzje użytecznych informacji na temat sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki. Sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki zarządzania przez kierownictwo powierzonymi mu zasobami. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego kierownictwo jednostki powinno dokonać oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności w przyszłości, która obejmuje okres co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej. Sprawozdanie finansowe sporządzone powinno być przy takim założeniu. Czwarta dyrektywa Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 1978 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych spółek, formułując w rozdziale 7 zasady wyceny, obliguje państwa członkowskie do zapewnienia, by do wyceny pozycji rocznych sprawozdań finansowych stosowane były zasady ogólne, wśród których na pierwszym miejscu jest założenie, że spółka będzie kontynuowała działalność. Artykuł 31 punkt 1a. Między ujęciem zasady kontynuacji działalności w polskim prawie a rachunkowości, o polskim prawie o rachunkowości i rozwiązaniami stosowanymi w świecie w zasadzie nie ma różnicy. Zapisane w polskim prawie bilansowym uzupełnienie akcentuje jednak, że przyjęte założenie o kontynuacji działalności nie może być sprzeczne ze stanem faktycznym lub prawnym. Znowelizowana ustawa o rachunkowości stanowi: przy stosowaniu przyjętych zasad polityki rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Niezależnie jednak od tego, czy sprawozdanie finansowe podlega badaniu, czy też nie, czy istnieje obowiązek jego publikowania, czy nie, odpowiedzialność za prawidłowość jego sporządzenia, w tym także za zasadność przyjęcia założenia kontynuacji działalności, spoczywa na kierowniku jednostki. Znowelizowana ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek złożenia stosownej deklaracji w punkcie 5. W
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń. Stwierdzenie możliwości kontynuacji działalności należy do zasadniczego celu procesu badania sprawozdania finansowego. Szeroko problem naświetlają międzynarodowe standardy rewizji finansowej. Standard 570, kontynuacja działalności, stanowi, że planując i przeprowadzając badanie oraz oceniając jego wyniki, biegły rewident powinien rozważyć, czy założenie kontynuacji działalności przyjęte przez kierownictwo do sporządzenia sprawozdania finansowego jest zasadne. Standard podaje objawy, które mogą budzić wątpliwości o zdolności jednostki do kontynuowania działalności, dzieląc je na finansowe, operacyjne i pozostałe. Postuluje odpowiednie działania analityczne oraz wskazuje określone formy informowania o tej kwestii. Zasada wiernego obrazu. Zasada wiernego obrazu rzeczywistości zobowiązuje jednostki gospodarcze do odzwierciedlania w ich rachunkowości realnej sytuacji majątkowej i finansowej z uwzględnieniem różnych warunków zewnętrznych, takich jak stopa inflacji, wahania kursów walut, wahania giełdowe, sytuacja na rynku. Aby zrealizować ten wymóg, rachunkowość przyjmuje różne rozwiązania w zakresie wyceny, uwzględniania skutków ryzyka gospodarczego, budowy sprawozdań finansowych itp. Przykładem w tym zakresie może być rozwiązanie dotyczące odpisów aktualizujących majątek ze względu na skutki ryzyka gospodarczego, co obrazuje rysunek 1.4. Majątek, kapitały. Majątek, kapitał wątpliwy, odpis aktualizujący, wynik finansowy. Kapitały, wynik finansowy, odpis aktualizujący. Rysunek 1.4. Odpis aktualizujący majątek z uwagi na skutki ryzyka gospodarczego. A. Wskazanie elementów majątku wątpliwego jednostki gospodarczej, to jest bez zdolności do generowania korzyści ekonomicznych z uwagi na skutki ryzyka gospodarczego. B. Pomniejszenie wyniku finansowego z tytułu dokonanych odpisów aktualizujących na majątek wątpliwy. C. Uznanie elementów majątku wątpliwego jako zmniejszającego wynik finansowy. D. Likwidacja odpisów aktualizujących w sytuacji niepotwierdzenia się przypuszczenia o wątpliwości majątku. Koniec rysunku 1.4. Zasada ostrożności, nazwana również zasadą ostrożnej wyceny, dotyczy takiej wyceny majątku i kapitału jednostki gospodarczej, aby pomiar ten nie spowodował zniekształcenia wyniku finansowego. Wyraża się to w praktyce przyjęciem pewnych reguł, które wyrażone są często przez popularne hasła: nie wyżej niż cena rynkowa, lepszy zysk mniejszy niż przesadzony. Przykładem realizacji pierwszego hasła w zakresie zasobów majątku jest zasada wyceny rzeczowych składników majątku obrotowego według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, a więc według możliwych do uzyskania na dzień bilansowy cen sprzedaży. A jeżeli nie jest możliwe ustalenie tych cen, według wartości godziwej na dzień bilansowy. W zakresie wyceny strumieni kosztowych można zaś wskazać zasadę niezaliczania do kosztów wytworzenia produktu kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się on znajduje na dzień wyceny. Realizacja drugiego hasła znajduje wyraz w ustawowej próbie określenia zasady ostrożności poprzez wskazanie, że w szczególności należy w tym celu uwzględnić w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, 1. Zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów,
w tym również dokonywanie w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. 2. Wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne. 3. Wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne. 4. Rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Zasada periodyzacji oznacza ujmowanie działalności jednostek gospodarczych w wyznaczonych odcinkach czasu, które są ograniczone umownymi datami. Okresy obrachunkowe. Okresy obrachunkowe obejmują rok obrotowy, 12 kolejnych miesięcy i okresy sprawozdawcze, np. kwartały, poszczególne miesiące roku obrotowego. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych jest aktualnie, artykuł 10 ustawy, elementem przyjętych przez jednostkę gospodarczą zasad polityki rachunkowości i leży w kompetencji kierownika jednostki. Zasada periodyzacji tworzy ramy czasowe, w których mają być realizowane zasady memoriału i wiernego obrazu. Zasada podmiotowości polega na prowadzeniu rachunkowości w jednostkach gospodarczych, czyli podmiotach, które są wyodrębnione pod względem majątkowym, organizacyjnym i prawnym. W związku z tym operacje gospodarcze rozpatrywane są z punktu widzenia tej jednostki. Na przykład zaciągnięcie kredytu bankowego dla jednostki gospodarczej jest długiem, zobowiązaniem, a dla banku wierzytelnością, należnością. Należy dodać, że w niektórych koncepcjach zasada podmiotowości podnoszona jest do rangi metody rachunkowości. Przyjęte przez jednostkę gospodarczą zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych okresach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny majątku i kapitałów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych. Zmiana tych zasad wymaga wykazania skutków w odpowiednim sprawozdaniu finansowym. Tak więc nadrzędne zasady rachunkowości wpływają, choć w różnym stopniu, na zagadnienie wyceny w rachunkowości. Prowadzi to w konsekwencji do tego, że obraz rzeczywistości utworzony w rachunkowości jest w pewnym sensie subiektywny. Errata dotycząca rysunku 1.4. Błąd w czytaniu. Nie kapitał wątpliwy, ale majątek wątpliwy. I w punkcie C. Uznanie elementów majątku wątpliwego jako zmniejszających wynik finansowy, czyli elementy zmniejszają wynik finansowy. A tam było jako zmniejszającego przeczytałem, czyli jeszcze raz całość przeczytam. Rysunek 1.4 teraz uważniej niż poprzednio. To było w zasadzie wiernego obrazu. Zasada wiernego obrazu, rysunek 1.4. Majątek, kapitały. Majątek. Majątek wątpliwy. Odpis aktualizujący. Wynik finansowy. Kapitały. Wynik finansowy. Odpis aktualizujący. A. Wskazanie elementów majątku wątpliwego jednostki gospodarczej, to jest bez zdolności do generowania korzyści ekonomicznych z uwagi na skutki ryzyka gospodarczego. B. Pomniejszenie wyniku finansowego z tytułu dokonanych odpisów aktualizujących na majątek wątpliwy. C. Uznanie elementów majątku wątpliwego jako zmniejszających wynik finansowy. D. Likwidacja odpisów aktualizujących w sytuacji niepotwierdzenia się przypuszczenia o wątpliwości majątku. Koniec rysunku 1.4. Rysunek 1.4. Odpisy aktualizujące majątek z uwagi na skutki ryzyka gospodarczego.